Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. A pogoda w Polsce kształtuje Zatoka Nierzowa oraz towarzyszące jej fronty atmosferyczne, które przemieszczają się z zachodu na wschód naszego kraju i przyniosą nam niestety przelotne opady deszczu i lokalne burze. Ponadto do kraju cały czas napływa masa chłodnego i wilgotnego powietrza. Dziś wieczorem i w tej pierwszej części nocy sporo pogodnego nieba jedynie na północy i na zachodzie kraju, nad pozostałym obszarem niestety zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu. Na Śląsku i na Lubelszczyźnie wystąpią również lokalne burze. W drugiej części nocy opady deszczu zaczną stopniowo ustępować. Na Pomorzu mogą tworzyć się lokalne mgły. Na termometrach w nocy i o poranku od 13 do 15 stopni na wschodzie i na południu Polski i od 9 do 11 maksymalnie nad pozostałym obszarem kraju. Jutro najwięcej chmur na wybrzeżu i na południu Polski, a także na południowym wschodzie i tam przez cały dzień przelotne opady deszczu. Natomiast nad pozostałym obszarem przewaga pogodnego nieba z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Po południu cały czas pochmurno i deszczowo na wybrzeżu i na południu Polski, a także deszcz popada na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie na termometrach od 17 do maksymalnie 20 stopni. Na Kujawach i na Pomorzu dziś wieczorem i w pierwszej części nocy zachmurzenie jeszcze dosyć duże z zanikającymi opadami deszczu na wschodzie i na południu regionu, natomiast w drugiej części nocy pojawią się niewielkie przejaśnienia, a na termometrach od 9 do maksymalnie 11 stopni wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Za to jutro w końcu w naszym regionie przewaga pogodnego nieba, a najwięcej tego pogodnego nieba w północnej części regionu. Na termometrach również przyjemna temperatura od 18 do maksymalnie 19 stopni. Na barometrach teraz wzrost ciśnienia jutro 1007 hektopaskali. Spójrzmy na kolejne dni. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, na północy możliwe przelotne opady deszczu, w nocy od 9 do 11 stopni, w ciągu dnia od 18 do 19 stopni. We wtorek niestety przewaga chmur, ale już bez opadów deszczu, w nocy około 9 stopni, w ciągu dnia od 18 do 19 stopni. W środę zachmurzenie małe, więcej pogodnego nieba, w nocy od 13 do 15 stopni, w ciągu dnia cieplej od 20 do nawet 23 stopni. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.